Podcasty Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Witam Państwa w cyklu podcastów edukacyjnych Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Nazywam się Jarosław Dobrzyński, jestem rzecznikiem MCN. Kolejny już szósty odcinek naszych podcastów ma regionalny charakter i jest związany z obchodzonym zawsze w trzecią niedzielę sierpnia Międzynarodowym Dniem Latarni Morskiej. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego radiowego studia eksperta pana Ziemowita Sokołowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich działa od czerwca 1996 roku. Powstało z inicjatywy grupy pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie. Organizacja zajmuje się utrzymaniem latarni morskich oraz szerzeniem o nich wiedzy. Jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy podcastów, a z pewnością tacy są, zwiedzał którąkolwiek z latarni morskich polskiego wybrzeża i czytał znajdujące się na tablicy informacje, miał taką możliwość właśnie dzięki działalności stowarzyszenia. Oddaję głos panu Ziemowitowi Sokołowskiemu, a państwu życzę udanej podróży w dźwiękową opowieść o morskich latarniach. Jak wskazuje nazwa, latarnie morskie zostały zbudowane na wybrzeżach morskich lądu stałego oraz na brzegach wysp i przylądków, szczególnie w miejscach, gdzie występują niebezpieczeństwa nawigacyjne, przez znaczny ruch statków morskich. Latarnie morskie mają wielowiekową tradycję. Prawdopodobnie około 1200 lat przed narodzeniem Chrystusa, Fenicjanie jako pierwsi używali ognia. Dla ostrzegania statków przed niebezpieczeństwem. Palenie ognisk na brzegach pomagało również żeglarzom w odnalezieniu drogi do portu w sytuacji, gdy zapadające ciemności zaskoczyły statek na morzu. Wypadałoby w tym miejscu wspomnieć o dwóch najsłynniejszych latarniach starożytności. Była to latarnia na podejściu do portu w Aleksandrii, nazywana Faros. Była to olbrzymia wieża. O wysokości dwukrotnie przekraczającej wysokość obecnej latarni w Świnoujściu. Druga z nich, o nazwie RODOS, zbudowana na wyspie o tej samej nazwie, była z kolei równocześnie największą rzeźbą starożytności, bo była ukształtowana w postaci Boga Słońca Heliosa, który trzymał w wyciągniętej dłoni płomień. Te dwie latarnie były zaliczane do siedmiu cudów starożytnego świata. Latarnie morskie emitują światło w ściśle określonej formie od zachodu do wschodu słońca. Światło może być emitowane również w porze dziennej, wtedy gdy pogorszy się widoczność na morzu względnie w strefie przybrzeżnej. Na polskim wybrzeżu działa aktualnie 15 latarni morskich, z czego 13 można zwiedzać. Polskie latarnie morskie są własnością Skarbu Państwa. Bezpośrednia administracja i nadzór techniczny latarniami spoczywa na pracownikach urzędów morskich. Obsługą ruchu turystycznego oraz popularyzacją tradycji związanych z latarniami morskimi zajmują się pozarządowe instytucje. Dla Wschodniego Wybrzeża jest to Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego z siedzibą w Gdańsku. Dla Środkowego Wybrzeża. Stowarzyszenie Latarnik w Słupsku, natomiast dla zachodniego wybrzeża, dla dwóch latarń, Świnoujście i Niechorze, Stowarzyszenie Miłośników Latarn Morskich z siedzibą w Szczecinie. Nazwy polskich latarń wywodzą się na ogół od miejscowości, w których zostały zbudowane. Z wyjątkiem latarnik Kikut, znajdującej się koło wisełki, średnia odległość, liczona w linii prostej. Ortodroma pomiędzy polskimi latarniami wynosi 13,5 mili mm, morskiej. To jest około 28 km. Na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajduje się 7 działających latarni morskich, z których 6 udostępnionych jest do zwiedzania. Są to Świnoujście, Niechorze, Kołobrzeg, Gąski, Darłowo, a właściwie Darówek, i Jarosławiec. Siódma latarnia, to jest Kikut, znajdująca się w Wolińskim Parku Narodowym, nie jest udostępniana zwiedzającym. Na Pomorzu Zachodnim dwie latarnie, to jest Kikut i Kołobrzeg, powstały w wyniku adaptacji istniejących już wcześniej budowli. Kikut powstała na wieży widokowej, w Kołobrzegu latarnie umieszczono na budynku dawnego fortu. Najstarszą zachodniopomorską latarnią morską jest ta w Jarosławcu. Ma 185 lat. Najmłodszą jest Kikut, który w tym roku skończy 61 lat. Najwyższą latarnią jest latarnia w Świnoujściu, która posiada 65 metrów wysokości. Najniższa Kikut ma 18 metrów i 20 cm. Zasięgi świateł nawigacyjnych na zachodniopomorskich latarnia wynoszą od 16 do 25 mil morskich a jedna mila morska to 1852 m. Kilka ciekawostek na temat zachodniopomorskich latarni. Latarnia w Finułyściu powstała w 1857 roku. Wysokość wieży wynosi 69 metrów nad poziom morza. Latarnia wskazuje drogę statkom zmierzających od Cieśni Indujskich i z kanału Kilońskiego do centralnej i wschodniej części Morza Bałtyckiego. Obecna latarnia morska zbudowana została u nasady falochronu wschodniego osłaniającego wejście do portu Świnoujściu. Po zbudowaniu gazoportu jest to falochron centralny. Jest to największa pod względem wysokości wieży latarnia na Bałtyku. Trzecia w Europie, będąc zarazem największą na świecie latarnią morską zbudowaną z cegły. Od 2001 roku w pomieszczeniach północnych budynku latarni, oraz na zewnątrz budynku, jest udostępniana do zwiedzania ekspozycja morska z dziedzin techniki morskiej i latarnictwa. W części budynku są pokoje gościnne. Od szeregu lat na wieży Świnoujskiej Latarni z okazji Dnia Flagi co roku 2 maja powiewa polska flaga o rekordowych rozmiarach. Jest widoczna z dużej odległości, a przy dobrym przejrzystości powietrza nawet z Niemiec. Ciekawostką będzie to, że tak naprawdę drogę do, bezpieczną drogę do portu w Świnoujściu wyznacza nie tyle latarnia morska, tam będąca, lecz dwa, dwie stawy nabieżnikowe. Są to: stawa popularnie zwana wiatrakiem, oficjalna nazwa to jest stawa młyny. Stawa niższa, emitująca światło w stronę morza, za nią jest przepiękna stawa o nazwie galeriowa. Światło ma znacznie wyżej usytuowane. I w sytuacji, jak patrzymy z morza, te dwa światła lub dwie wieże pokrywają się, to znaczy jesteśmy w pasie bezpiecznej wody prowadzącej jak szczeniu do portu Świnoujściu. Latarnia kikut jest usytuowana w olińskim parku narodowym na 75-metrowej wysokości wzgórzu. W pobliżu miejscowości Wisełka. Latarnia powstała w 1962 roku na bazie wieży widokowej. Był to pierwszy w Polsce zautomatyzowany obiekt nawigacyjny, zatem nie obsadzony latarnikami. Wysokość wieży wynosi zaledwie 18 m20 cm nad poziom terenu. Natomiast, z uwagi na usytuowanie obiektu na wysokim wzgórzu, Wzniesienie światła jest największe ze wszystkich polskich latach morskich i wynosi aż 91,5 m. Ta latarnia niestety nie jest udostępniona do zwiedzania. Latarnia w Niechorzu. Zbudowano ją na wysokim klifowym brzegu w 1866 roku. W ogólnym zarysie latarnia z Niechorza jest podobna do tej zbudowanej 9 lat wcześniej w Świnoujściu. Wieża latarni o wysokości 45 metrów nad poziom terenu, wkomponowana jest w 12-metrowej wysokości dwuskrzydłowy budynek. W budynku są obecnie pokoje gościnne. Niewątpliwą stałą atrakcją dla zwiedzających tą latarnię jest znajdujący się w pobliżu Park Miniatur Latarń Morskich w skali 1 do 10. Ukazane są tam głównie wszystkie latarnie morskie dawne. Oraz te nadal działające na obecnym polskim wybrzeżu. Na latarni znajduje się stacja identyfikacji statków, w skrócie AIS. Z okazji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Latań Morskich, który odbywa się zawsze w trzecią niedzielę sierpnia, w pobliżu latarni odbędzie się odsłonięcie pomnika latarnika morskiego oraz nadania nazwy placowi znajdującemu się przed latarnią. Będzie to plac niechorskich latarników morskich. Latarnia w Kołobrzegu, obecnie użytkowana latarnia morska została zbudowana po zakończeniu II wojny światowej na odpowiednio wzmocnionej głównej platformie dawnego fortu. Latarnię można zwiedzać. Latarnia w Gąskach latarnia zbudowana w 1878 roku. Całkowita wysokość wieży wynosi 41, Metrów 20 cm nad poziom terenu. W jej wnętrzu zbudowano kręte granitowe schody łącznie 226 stopni. Pierwotnie, jako źródła światła o zasięgu 18 mil, to jest 33 km, używano lamp naftowych. Od 1927 roku zastosowano światło elektryczne. Obecnie źródłem światła jest żarówka o mocy 1,5 kW, umieszczona w cylindrycznej soczewce o średnicy 1,4 m. Zniesienie światła wynosi ponad 50 m nad poziom morza, a jego zasięg 23,5 mili mm morski to jest około 43,5 km. Ta latarnia jest udostępniana do zwiedzania. Z kolei latarnia w Darłowie. Najwcześniejsza zmianka o latarni morskiej w Darłowie pojawiła się w 1715 roku, przy czym obecny kształt budowli datuje się od 1927 roku. Latarnia została zbudowana u nasady wschodniego falochronu portu w Darłówku. Przy sztormowych wiatrach z kierunków północnych morskie ściany budowli narażone są na zalewanie falami, przemarzanie i zawilgocenie. Wysokość wieży wynosi 20 metrów nad poziom terenu. Obecnie źródłem światła jest halogenowa żarówka o mocy 100 W umieszczona w sześciożarówkowym zmieniaczu. Latarnia również udostępniona jest do zwiedzania. Latarnia Jarosławiec. Pierwsza latarnia morska w tym rejonie powstała w 1830 roku, w odległości niespełna pół kilometra od brzegu. Latarnia okazała się jednak za niska. Dla statków płynących w kierunku wschodnim jej światło nawigacyjne przysłaniały dachy budynków oraz świarkowy las. Zbyt słaba konstrukcja nie pozwoliła na podwyższenie wieży, a mieszkańcy wsi nie chcieli zgodzić się na wyścięcie lasu. W tej sytuacji w latach 1835. Do 1838 od strony południowo-zachodniej zbudowano nową latarnię z okrągłą wieżą z czerwonej cegły o wysokości 33,3 metra nad poziom terenu. Wieża latarni ma charakterystyczny kształt rozłożonej lunety. W 1957 roku zamontowano aparaturę radionawigacyjną. Od 1975 roku użytkowane są 600-watowe żarówki reflektorowe umieszczone na czterech panelach zamocowanych na stole obrotowym. Na każdym z paneli znajduje się po sześć żarówek, w tym dwie rezerwowe. Zniesienie światła wynosi 50 metrów i 20 cm nad poziom morza, a jego zasięg to 23 mile morskie, co odpowiada 42 km. Biorąc pod uwagę, że wieża Jarosławieckiej latarni pozostaje w niezmienionym kształcie od 185 lat, można ją uznać za najstarszą na całym polskim wybrzeżu. W podsumowaniu warto dodać, że latarnie morskie wchodzą w skład systemu różnorodnych, świetlnych znaków nawigacyjnych. Ten system, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, jest bardzo rozwinięty. Dotyczy to głównie drogi wodnej Bałtyk-Szczecin. Oraz do innych portów zlokalizowanych przy morskich wodach wewnętrznych, głównie nad zalewem Szczecińskim. Tych świateł jest około 200. Oprócz latarni morskich mamy do czynienia z nabieżnikami, światłami sektorowymi, dalbami świetlnymi, pramami torowymi i innymi. Poza emisją światła, niektóre z tych znaków nawigacyjnych mają instalacje niezbędne w radionawigacji. Wypada też pamiętać, że również tu w Szczecinie przy bulwarze Chrobrego mamy dwie piękne bliźniacze wieże swym kształtem nawiązujące do latań morskich. Gościem naukowego podcastu Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie był pan Ziemowicz Sokołowski, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym radiowym studiu. Do usłyszenia wkrótce. Podcasty Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie